Ale chciałabym się dowiedzieć, jak się pani śpiewało z Jagódką, naszą jedyną dziewczyną w finale. No właśnie, no kibicuję jej strasznie. Bardzo dobrze mi się śpiewało, jest strasznie sympatyczną osobą, ciepłą i od razu jakieś takie porozumienie nastąpiło, więc no mam nadzieję, że coś z tymi chłopakami tutaj wywalczy. Długo próbowałyście? Nie, nie próbowałyśmy długo, poszłyśmy na żywioł, próbowałyśmy kilka razy i ostatecznie stwierdziłyśmy, że będziemy spontaniczne. A jak się wraca do programu? Tęskni pani za trenerskim fotelem, za tą całą atmosferą? Nie, 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 to nie jest tak, że tęsknię, bo strasznie dużo stresu to kosztuje wszystko. Natomiast na pewno jest coś w tym takiego niezapomnianego. Niezapomniane wspomnienia mi towarzyszą. I atmosfera jest cudowna. No na pewno jest to coś fajnego. Takie mocne uczucia. W październiku była rocznica wydania pani płyty ostatniej. Czy można panią gdzieś teraz usłyszeć w najbliższym czasie? Jutro gram w Stodole na przykład w Warszawie. Tak, mam teraz trasę koncertową. Taką właśnie pod szyldem Samotność po zmierzchu. Ponieważ minęło już 10 lat od debiutu i gramy takie właśnie koncerty. Jest bardzo fajnie. Fantastycznie, bardzo pani dziękuję w takim razie i życzę miłego wieczoru.